jesteśmy właściwie na konkursie, rozstrzygnięciu konkursu gminnego. Jest to druga edycja, konkurs na palmę, pisankę i koszyczek wielkanocny. Zainteresowanie jest coraz większe tym konkursem. W związku z tym, no tak w porównaniu do ubiegłego roku, prac jest o 100% więcej. Zdecydowanie palmy, może dlatego mniej pisanek z tego względu, że jest to konkurs na tradycyjną pisankę. Tradycyjna pisanka to zdobienie batikowe i skrobane, więc to jest troszeczkę taka trudniejsza metoda zdobienia tych pisanek i dlatego jest ich mniej, ale cieszy to, że małe dzieci robiły. Widać tą jeszcze nieudolność, ale widać już ten główny rys batikowy jest. Pracę oceniała komisja powołana przez dyrektora. Dyrektor był oczywiście przewodniczącym komisji, no i w składzie byli instruktorzy Gminnego Ośrodka Kultury, pani Agnieszka Dymidowicz, pani Agnieszka Borodiuk, ja sekretarz właściwie komisji, a nie oceniająca. Pani Agnieszka Dymidowicz jest plastykiem, więc jest, można było jej bardziej łatwiej ocenić pracę koszyczki i pisanki pod kątem plastycznym, ale też palmy pod kątem wykonania ich zdobnictwa. Tradycyjna palma, które kiedyś babcie wykonywały, to były bazie. Były zielone barwinek lub bukszpan, no i zioła suszone, które przez lato były zbierane, przez zimę zasuszone i one były wtykane w tą palmę, bądź też bez niczego, tylko z gałązkami barwinku. Taka jest tradycyjna palma. Natomiast w tej chwili już to się rozwija bardziej i no jest więcej elementów zdobniczych w tej chwili w postaci kwiatków z bibuły, kwiatków z krypiny, ale są to też naturalne elementy, więc jak najbardziej w tradycyjnej palmie mogą być. Tak mi